Dziś na dobranoc chciałem jeszcze jedną rzecz podnieść, zasygnalizować. Od 2-3 dni w radio się wspomina o tym, że NIK, Najwyższa Izba Kontroli, podniósł sprawę tego, że u nas w zasadzie nie ma kontroli promieniowania mikrofalowego tych wież właśnie telefonii komórkowej, samych komórek i tak dalej. Ludzie w własnym zakresie nabywają urządzenia pomiarowe i alarmują. Nie zawsze to jest, prawda, uwzględniane, a często jak alarmują, to wtedy, jak ma być czyjś kontrola, to się oczywiście zmniejsza siłę nadawania. No i w związku z tym nawet jak ktoś wymusi kontrolę, to nie za wiele daje. A poza tym te inspekcje do tego powołane się podobno tym za bardzo nie przejmują i ich kompetencje się podobno kłócą. Więc NIK twierdzi, chyba łącznie z szefem panem Kwiatkowskim, że właściwie u nas nie ma kontroli telefonii komórkowej promieniowania mikrofalowego. A najbardziej zaskoczyła mnie wiadomość z dzisiejszego piątkowego, teraz o świcie, Dziennika Polskiego, że jakiś rzeczoznawca ujawnił, że jedną z głównych przyczyn, żeby facet nie miał kłopotów tego, że u nas jest tyle tych wież telefonii komórkowej, jest ta, że u nas internet światłowodowy to jest kilkanaście procent maksymalnie, a w Europie Zachodniej, w tych bardziej rozwiniętych krajach, około 80. I w związku z tym na Zachodzie zostało im bardzo wiele, tym różnym firmom, tych właśnie wież nadajników. No i trzeba coś z tym zrobić. Przecież nie będą zalegały magazyny, a przecież to kosztuje, wyrzucić szkoda. No to trzeba znaleźć frajerów, najlepiej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Tą wiadomość uważam za bezcenną i niech pan Kwiatkowski z NIK-iem i nasz ukochany rząd, który tak wstaje z kolan, żeby wstał również w tej sprawie i zaczął to sprawdzać, bo ja się nawet zastanawiam, że ostatnia plaga, nie tylko w ogóle nowotworów, bo to przecież wszyscy udowadniają, że w internecie, że nowotwory w bardzo dużym stopniu skutek i mikrofalowego promieniowania, ale że to w dużym stopniu ta plaga, jaka jest ostatnimi czasy nowotworów trzustki, czy to nie ma tu również jakiegoś związku z tym, że może trzustka jest akurat wyjątkowo czuła na promieniowanie mikrofalowe, a przynajmniej przy innych zatruciach środowiska to promieniowanie mikrofalowe widocznie jeszcze dobija do reszty trzustkę i nowotwory. Dlatego mamy mieć światłowodowy internet przede wszystkim, a wieże kontrolować i nie da byle czym zbyć, zaspokoić. I kontrola powinna być rzetelna. Niech żyje NIK i kontroluje. Więc uważajmy, byśmy się nie dali wykończyć, co nie daj Boże. Amen.